ja znowu tak ubrany, bo znowu do jakiegoś występu z auli Jana Pawła II w Gliwicach. I teraz tutaj, ja chciałem powiedzieć, że 45 lat temu ja po raz pierwszy usłyszałem w Anglii pierwsze nagranie Beatlesów. Ja bym cudaczku poprosił o to pierwsze. Jak to wyglądało naprawdę, to All You Need Is Love. Mogę je zobaczyć? Jak to wyglądało w studium, bo to mnie interesowało. I to nagle właśnie tak to mniej więcej wyglądało od środka. I mnie się to strasznie spało. A mamy jakiś głos do tego? Mamy. I to, cośmy tu widzieli na cudownej animacji, to tak to się robiło. I to naprawdę cała epoka. A ta epoka, ona naprawdę jest zmieniająca. Tu przed chwilą widzieliśmy... Do mikrofonu prosimy, panie profesorze, do mikrofonu. Dobrze, też nie chciałem tłumić tego, co tam jest, bo to jest znacznie ładniejsze. Ale to było to. To poruszyło. To widzieliśmy, jak wspólnie ludzie reagowali na Beatlesy. I to samo widzieliśmy przed chwilą tutaj. Nagle na pisk. Dlaczegośmy piszczeli? Dlaczegośmy piszczeli? Bo nam zadziałały neurony lustrzane. Spi! Wszyscy razem. I to jest właśnie to. A to, że neurony lustrzane istnieją naprawdę, jak one zostały odkryte, to, że małpa łapała orzeszek, ktoś złapał orzeszek, a małpie zabłyszczało w głowie. Tak to naprawdę wyglądało w pewnym uproszczeniu. Wielkie odkrycie. I każdy z nas ma wbudowany mechanizm do naśladowania ruchów innych. I jak my teraz ruszamy się, to my sami to samo czujemy. A najbardziej to czujemy na twarzy. Żeby wiedzieć, wiem, jak się uśmiechamy do kogoś, to ktoś też nas uśmiecha. I nam jest wtedy milej, i jemu jest milej. I może już teraz wejdziemy do następnego filmiku, żeby mi tutaj to nie uciekły. Czyli tu możemy skończyć Beatlesów i chciałem pokazać na przykładzie małego dziecka. To nic nie mogło być nauczone. Jak dziecko naśladuje coś. Tylko nie wolno się ruszać. To jest Maciek Prus? Nie istnieje naturalny rozwój motoryczny. Tego nie da się nauczyć. On nogą próbuje. To jest coś, czego my... Dlaczego my jesteśmy sami? Bo my to potrafimy robić. Do mikrofonu prosimy, panie profesorze. Do mikrofonu nie słyszymy. On się nie podda, on jeszcze wstanie, on jeszcze próbuje, prawda? I tak by to był dłużej, gdyby nie te cholerne 5 lampek, prawda? Ale on wie, że... Okej. A więc mamy ten system, i dzięki temu systemowi neuronów my właśnie mamy coś, że jak ludzie się cieszą, to się cieszą. Jak się śmieją, to się śmieją. Jak jesteśmy razem, czymś się znacznie lepiej. Naprawdę my siedzieli w domu i oglądali na komputerze, chociażby ten... znacznie zabawniejsze All You Need Is Love, prawda, z Cielka L'Amore, czy La Tua Amore, czy ja, to nie bardzo. Tutaj się razem bawili. Ale rzeczą ta najbardziej tak się przenosi, i to ja lubię, poza oczywiście wściekłością, agresją i tak dalej, bo nie, to jest śmiech. I proszę Państwa, teraz jeszcze chciałem pokazać taką ostatnią historykę, że Państwo raczej, jak ktoś się śmieje nawet głupio, to my też zaczynamy się śmiać. Którzy wiedzą, prawda? I poprosiłbym właśnie o tą ostatnią, piękną, rosyjską spikerkę, która się sama ugotowała. To nic nie jest dziwnego. Część z Państwa to widziało i zna to, bo to jest dlatego, ale to jest ładnie. Dziewczyna, która... Ona raczej to jest śmieszne, bo ona zaczyna mówić, będzie to szło, czy nie? Tak, tak. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, храняемую 13 черных медведей, сообщает Нью-Йорк Пресс. Помимо медведей, на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская веслобрюкая свинья и енот. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны. Не вышимал, а? Фу! Полиция Канады обнаружила плантацию. Так
Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо... Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо медведей на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились смотрели... Помимо медведей... Помимо медведей на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес. Вьетнамская веслоногая, по словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят и... По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят. I właśnie w ten sposób, bo już gadki zginęły, widać, nasza mimika na tabi i jej mimikę. A co jest zabawniejsze, że my wszyscy wiemy, że tak zachowuje się każdy po marihuanie. Dziękuję bardzo.